będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. I bardzo serdecznie pragnę Was wszystkich tutaj powitać w naszej parafialnej świątyni w Debrze na czwartym koncercie muzyki gospel. Na początku pozwolę sobie na wstępie powiedzieć króciutką historię muzyki gospel. Jej korzenie sięgają XVI wieku, czasów niewolnictwa. Szacuje się, że do 1863 roku, kiedy Abraham Lincoln ogłosił proklamację emancypacji do Ameryki, łącznie z Ameryką Południową i Wschodnią częścią Indii, sprowadzono 15 milionów afrykańskich niewolników. Elementy ich kultury zaczęły rozprzestrzeniać się na kontynencie i łączyć się z innymi, mając znaczący wpływ na kulturę amerykańską. Nieocenionym dziedzictwem, jakie czarnoskórzy obdarowywali Amerykę, była muzyka. To w nią wlewali zarówno swoje cierpienie, żal, rozpacz, jak i nadzieję na wolność. Pochodząca z języka staroangielskiego nazwa boska, pochodząca od słów God i spell, oznacza opowiadać dobrą nowinę, a więc Ewangelię o Jezusie, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Gospel jako gatunek muzyczny wiąże się ściśle z necro spirituals i często jest wspólnie określany jako spiritual gospel. Także jazz ma swoją genezę w tej muzyce, a sam gospel rozwija się w rozmaitych nurtach. Od konserwatywnych po awangardowe, podejmowane przez kolejne pokolenia chrześcijan na całym świecie. Obecnie współistnieją obok siebie zarówno klasyczny gospel, jak i jego nowoczesne odmiany. Współczesna muzyka gospel cieszy się przede wszystkim ogromną popularnością w Ameryce. Termin ten okazuje się bardzo być ogólnym, gdyż gospel może przebierać cechy dowolnego gatunku muzycznego, m.in. rocka, reggae, popu, bądź formę łączącą kilka gatunków, zaś tym, co spaja utwory tego typu, jest zawsze tekst o charakterze religijnym. Ze względu na nieustanny rozwój muzyki gospel i różnorodność w kulturze popularnej oraz częstą niejednolitość wykonywanego przez artystów repertuaru, można spotkać się z trudnościami związanymi z zaklasyfikowaniem danego zespołu lub jednostki do konkretnego stylu muzycznego. Kwestia ta pokazuje, jak wielobarwna jest współczesna muzyka gospel. Prowadzi też nas do wniosku, że póki w utworach gospel obecne jest przesłanie Ewangelii, inne czynniki, takie jak styl wykonawczy i inspiracje innymi gatunkami, znajdują się na dalszym planie i można je niezależnie odbierać oraz przekształcać. W Polsce gospel rozwija się od kilku lat. Jednym z najstarszych chórów jest Gospel Joy z Poznania oraz Kraków Gospel Hall. Co roku organizowanych jest także kilkanaście warsztatów gospel w całym kraju, między innymi w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Toruniu, Wrocławiu, Bydgoszczy, Lublinie, Szczecinie i jak wiemy od kilku lat również tutaj w Debrze. Bardzo cieszymy się, że możemy gościć zespoły, które zaprezentują nam piękny styl muzyki. Myślę, że mogę poprosić was wszystkich zgromadzonych o to, byśmy wszystkich uczestników powitali gromkimi brawami. Jako pierwszy przed nami chór Sonata Sokonka. Od momentu powstania, czyli od 8 lat, aktywnie reprezentuje Opole i wielu miast i gminach, biorą udział w wielu festiwalach, przeglądach, spotkaniach muzycznych. Koncertował również poza granicami Polski, m.in. w Niemczech. Ściśle współpracuje z chórem Manana. Jest częstym gościem Debrzy. Trzykrotny zdobywca tytułu laureata w przeglądzie pomocy świętego Andrzeja. Jest również organizatorem imprez muzycznych z domem zaprzyjaźnionych chórów, okoneckich spotkań piosenką biesiadną oraz koncertów w uczci Jana Pawła II. Członek Nadnoteckiego Związku Chórów i Orłów. Działa pod patronatem Okoneckiego Centrum Kultury. Od kilku lat chór posiada status Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego. W ubiegłym roku Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Chór Sonata Okonku zostało uhonorowane Nagrodą Burmistrza Okonka Okoneckich Rybów. Za szczególne osiągnięcia w realizacji zadań na rzecz wspólnoty lokalnej oraz za promocję gminy Okonek, a także był nominowany do Nagrody Powiatu Wielkopolskiego za rok 2017 w kategorii Kultura, Dziedzictwo Narodowe,
świata i wychowania. Prezesem Jerzy Nikit Kundyski, dyrygentem Lilian Czarny. Zaprezentują nam utwory Tłumy Serc i Oto jest dzień.